Masz! Za karę! O! Dobra, szybko. Brać co tylko mogę. Wiem, że mogę łączyć przedmioty w ekwipunku. Wziąłem kluczyk. A! Kurwa! Bierz to! Dobra, lecim. Bierz to. I... O kurwa, on ma kilof! Czy coś? Siadamy do samochodu. Need for Speed robimy. Aha! Tak, tak, zniszcz twoje własne auto, to ma sens. Masz po łbie. Jeszcze. Kurwa, on szybki jest! Biegnij, szmato! Ethan, ty idioto! Życie ci niemiłe, sprintuj! Kurwa, czemu ja muszę być takim ślamazaru powolnym? Kurwa! Miałeś dwójkę na WF-ie? Dobra, jebać. O-o, chyba zjebałem. Masz po dupie, masz po dupie, masz po dupie! I po łbie, i po łbie, i po łbie, i po... O-o, o-o! Zjebałem i to mocno! Już? Haha! Chuju! O nie! Żywa ludzka pochodnia! Ten z fantastycznej czwórki, jak on tam. Leave me alone! O! O! Czemu wszyscy muszą na mnie padać? Do jasnej cholery, mam mało HP! I w jego teksturę dupy musiałem się wpierdolić. To nie jest coś, czego chciałem, co chciałem zobaczyć. Hej, nie poszło tak źle. Mamy jeden nabój. Doba nasza. Masz gnoju, trzeba było się pierdolić. Nie, czekaj. Możemy mu naboje zabrać? Nie, oczywiście, że nie. Jak tam z HP? Na czerwonym jestem. Dobra. Powinienem i tak. Jeszcze mam dużo uzdrowień, więc hej. Błaha, bitch, i co? Sztywny jesteś. W sumie wolę jeszcze przeszukać to miejsce na 100%, by zobaczyć, czy niczego nie przeoczyłem. Dobra, niczego nie przeoczyłem, mogę iść sobie dalej. No ty skurwysynu. Mniam, stal jest taka pyszna. Zmarnowałeś mój ostatni nabój. A nie, jest. Cały czas mam go. Ostatni nabój dla mnie. Na czarną godzinę, jakbym już miał dość tego pojebanego mi... O, naboje do strzelby. Tak o. I dawaj mi byczka. Figurka byka. Muu, bitch. Ja wciąż nie mogę w to uwierzyć, że oni tak dobrze przyszyli moją rękę. Ups. I wszystko gra. Suka. Dobra, więc... To... Nie, czekaj. Kluczyk samochodowy do... Kluczyk do mojego?! To był mój samochód?! Ty
gnoju, to ja się nie dziwię, że ty byłeś taki zadowolony, rozpierdalając go na miazgę. Jak to nie twój? Co za chuj? Jak tak można być takim kimś? A dobra, to już mi się nie przyda. Zostawię na potem. Ciebie zostawię tu. Albo nie, ciebie tutaj, na sam koniec. Wydaje mi się, że chyba ta figurka, jako że jest bez łba, to jeszcze mi nie wystarczy. Chyba będzie coś jeszcze do znalezienia. Ale save'nę. Ale no. Tak czy siak, pójdziemy tam do tych drzwi, które były w pizdu zamknięte. Bitch. Nas nie dogoniat. No raczej no dogoniat, no bo Ethan kurwa jest do niczego w bieganiu. By the way, tutaj są takie znajdźki. Można je rozwalać, ale nie wiem za co one takiego, czy w ogóle coś odblokowują, czy one tylko dla trofeów. Mubycz. A nie, wystarczył, dobra. I tak cały dom stanął nam otworem. Niekoniecznie cały, ale no. Szybko poszło, ja pierdzielę. Shoot me, shoot me! Nie strzelajcie w niego, bo tylko naboje zmarnujecie. Góry Arklay, 7 lipca 1911. Pierwszy. 2 lata przed moimi narodzinami. Proch strzelniczy. Starożytna moneta. Kurwa! Dobra, to trochę podskoczyłem. Tak leciutko. Kiedyś był, teraz przestrzelił sobie kurde mózg. Ej, w sumie tu kurde do tej pory jeszcze ani razu nie padłem. Jestem z siebie naprawdę dumny. Kim ty jesteś, ty tajemnicza osobo? Gdzie jest Mariolka? No kurde, ja zawsze wiedziałem, że Ferdek to jełop, ale żeby aż taki, żeby popełnić ten seppuku, ponad 20 zaginień w ciągu 2 lat. O, to jest ta gazeta, którą wcześniej widzieliśmy, ale nie mieliśmy okazji poczytać. Kapitan policji stanowej, Howell, powiedział dziennikarzom, że wszczęto poszukiwania Helen Mitki, studentki z Karoliny Północnej, która wybrała się w podróż do Luizjany. W dniu 21 grudnia słuch o kobiecie zaginął. W ciągu ostatnich 2 lat liczba zaginięć w południowej Luizjanie stale rośnie. Większość osób zaginionych to turyści i włóczędzy. Do tej pory odnotowano przynajmniej 20 zaginięć. Policja podejrzewa, że mają one podłoże kryminalne i planuje przesłuchać miejscowych oraz przydzielić do dochodzenia więcej śledczych. Alisa Ashcroft, 19 stycznia 2016. Czy to nie jest ta Alisa z Resident Evil Outbreak? Nie pamiętam, jak ona miała na nazwisko, ale no. Jeżeli to ona, to dobrze wiedzieć, że kurwa przeżyła, bo Outbreak to jest chujowa giera, nie podoba mi się. Właśnie mniej więcej dlatego, że inwentarz, jak się tam wchodzi do inwentarza, to się ten gra nie pauzuje. Ptaszek. Gdzie jest skrzynia z shitem? To pewnie będzie zamknięte. Ta. Dobra, nie mam innego wyjścia. Będziemy musieli iść na górę, tylko najpierw tutaj pójdę. Szczelba. Tylko tutaj niestety, no, to niby wygląda na to, że oh my god, szczelba, nowa broń, mogę ją sobie wziąć. Wezmę ją sobie. No i drzwi za nami stają z zamknięciem, więc jedyne co możemy zrobić, to tu strzelbę jak na razie zostawić. Szkoda. Ale lepsze jest to niż ta pułapka w R1, że jak bierzesz strzelbę, to i nie ten.
nie podkładasz jej tej rozjebanej, to kurwa masz game over gwarantowany. Chyba, że grasz Jill, to wtedy Barry ciebie ratuje. Ale Chris, nie masz takiego kurde zarąbistego szczęścia. Who the fuck is this? Evelyn, 2 maja 2014. Nie. Futbol! Chciałbym się ponapierdalać w futbol amerykański. Ry, uchy, any i e. Ruchanie. Za moją rentę będzie alkohol kupował, kanalia! Włącz mi koziołka Mateuka! Ach. Kurwa, teraz naprawdę ostatnimi czasy ludzie ze świata według kiepskich trochę się pokurczyli, niestety. Może to hobby tatusia. To znaczy coś innego niż napierdalanie mnie z łopaty albo z kilofa? Czy z czego on tam napierdalał mnie? Hej, okej. Okay. O, chwila, co? Coś jebnęło. Let's go that way. Fuck, wszędzie te jebany... Wszystko jest pozamykane! O, starożytna moneta, dziękuję. Wkurwiasz mnie ty i ten twój uśmieszek. Zgiń. Przepadnij z moro nocy. O, kaseta kolejna. Mija. Ale na razie jej nie odpalimy, bo najpierw chciałbym się rozejrzeć po tej miejscówce. Proch strzelniczy, hell yeah. Święta Biblia. I dostałem pieska. Popatałbym. Drugi października zapowiadają burzę. Po nawałnicy sprzed kilku lat było dużo sprzątania. Chyba czas wzmocnić okna i podkleić dach. Tak, podkleić. Może wezmę do pomocy Lukasa. 9 października. Poziom wody w końcu spadł. Dom przetrwał, ale stary budynek jest mocno uszkodzony. Lukas ciągle gada o wielkim statku, który osiadł na bagnach. Jeśli to prawda, trzeba zgłosić sprawę władzom. Jutro pójdę to sprawdzić. Tak jak ten statek, który zablokował te... kurwa, nie pamiętam, z memów to było. Shit, mogłem przyjść przygotowany. O, rzutki. Jakim to trzeba być ślepym debilem, żeby rzucić tutaj rzutkę, mimo tego, że tarcza jest tu? Ferdek bez okularów to pewnie zrobił. I ani razu jackpota nikt nie walnął tutaj w sam środeczek. Kurwa, ślepe skurwysyny. O! Przenieść złapanego... durnego hipisa z sali do przetwórni. Margerit. Co napisała? Nie, nie. No Margerit. Margaryna. W pomieszczeniu obok jest strzelba. To jest ta rozjebana. I no, i tak jak logika nakazuje, tą rozjebaną trzeba wziąć i podmienić, żeby móc tamtą nierozjebaną mieć. Dobra, chodźmy tędy. Dobra, nieważne, nie idźmy tędy, chodźmy tamtędy. Wezmę nóż. I... Och, jak przyjemnie, gdy nikt nie gania mnie. Chociaż to pewnie wykraczę i zaraz będzie mnie... O kurwa, a już 13 naboi, skąd ja je wziąłem? Przed chwilą je chyba stąd wziąłem, a ja głupi nie zauważyłem, sorry. Chemikalia, mam z czym je zmieszać? Ta, z trawką mogę. Albo z prochem. Za naboje. Mam dużo chili, więc...
Bardziej mnie naboje korcą, tak naprawdę. Chociaż zostawię. W razie potrzeby później się połączy. Nie ma nic. Hagrid nasrał do wanny. I dostałem, wysrał drewnianą figurkę. Okej, dobrze, wiem do czego to jest. To jest jakaś obrzydliwa breja. Hagrid. Przestań srać obrzydliwą breją. Hell yeah. Tego mi było trzeba. I starożytnej monety też. Nigdy nie dość, bo... ze starożytnymi monetami są upgrade'y. Kurwa nie! Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał, żebyś już gryzł ziemię, skurwysynu. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. I co, i co? Co ty kurde masz? Kolejne jakieś wynalazki, nie wiem. Ja pierdzielę, czy to jest... To grabie jakieś? Nie, czekaj. No dalej. Złap mnie, jeśli potrafisz. Kurwa, on zdjął już koszulkę, to znaczy, że that means business. Dobra, spierdalam stąd. Papa! Wiem, że to go nie powstrzyma, ale hej. Przynajmniej trawkę dostałem. No ja pier... Odjeb się! A, Falcon Kick! Spierdalam. Nie, muszę chyba go najpierw zgubić, zanim tamtą kasetę ogarnę. Nie, nie chcę z tobą zadzierać, chcę, żebyś mnie zostawił w spokoju, pało. Cholera, on będzie w tym pokoju, gdzie ja muszę pójść. Szlak by to. Ale hej, może się zdespawnuje czy coś. O, wait, mogę tędy zlecieć i na dół pójść sobie, ale nie, nie mogę iść na dół na razie. Kurwa, myślałem, że tam on stoi, a to nie wiem, jakieś śmieci są. Kurwo jebana! Kurwa! Nie, nie ma mnie! Zostaw mnie w spokoju! Do jasnej cholery! Wiem, pójdę do ten... Zamknę drzwi jeszcze z drugiej strony. Tędy pójdę. O właśnie. Jak są zamknięte drzwi, to on pewnie się nie skojarzy. No i kurwa mój... Mój plan poszedł w pizdu w tym momencie. Odpiernicz się ode mnie! To może w ogóle tak totalnie drzwi rozwalić. Dobra. Może będziemy bezpieczni. A nie chciałbym tutaj paść, bo ten... O, chwila. Nie, myślałem, że to drabinka. Dobra, nieważne. Weźmy tą zesraną taśmę. Obejrzyjmy. I miejmy to już za sobą. Chyba mi łba nie ukręci podczas seansu z piły. Która godzina? 14:30, dobra, jeszcze jakieś pół godziny i... Kurde, czemu ta taśma tak długo się ładuje? Tak, tym bardziej po tym, jak odcięłaś mi łapę!
you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us... O nie, Halina! Dobra, i teraz będziemy trochę gierzyć Miją. Ogólnie trzeba spierdalać od Halinki. Czy jest tutaj do... ten... przedmioty są jakieś do znalezienia, nie sądzę. Jako tako, jak już to tylko takie, no specjalnie tylko pod Miję. Znaczy, że Ethanowi niczego pod nosa nie za... Dziękuję bardzo. Skrypty. Zamknij mordę. Ty mała pizdo. Co, chcesz się bić? Chcesz się bić? Chodź. Kurwa, nie mam pistoleta. Szkoda. Gdybym przestrzelił jej ryj. Ta, małe dziewczynki w horrorach to nie jest nic dobrego. You don't fuck with me. O, wait, wait, tu trzeba poczekać. Już się ukryłaś, odgarnij się. Ta, nakarmiłam gównem dosłownym. Popatrzmy na nią. Albo nie, bo ona się tu rozgląda. Dobra. Dobra, spierdalamy. Go, go, Power Rangers. Zamknij drzwi. Pająk. Jadowity drapieżnik, białe. Cieniowanie wygląda dziwnie. To wygląda jak pająk, kurde. O, chwila. Znowu trzeba się ukryć. Tutaj chyba zaraz zacznie się jej okres. Weź spierdalaj. Czyli to, co teraz jest, to się dzieje teraz, tak jakby. Albo działo się niedawno. Głupia pa... O, 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 się zaczyna. Widzę cię, ale nie widzisz. Dobra, teraz trzeba zostać tutaj. Ona chyba nie podchodzi tam, gdzie jesteśmy, więcej. Jaka chujowa sprawa, że nic w inwentarzu nie mam? Okej, przez szczeliny można patrzeć. No i spierdoliła. O, 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 już się zaczyna. O, jestem zła. Ja pierdzielę, ktoś tutaj potrzebuje leków na uspokojenie. A czy ja prosiłem o to? Nie, nie prosiłem. Bo jestem niewdzięczną suką. Dobra, myślę, że już to by było chyba na tyle. Teraz trzeba pająka zrobić. Prawie.
Dawaj, dawaj. Kurde, trzeba być precyzyjnym w ciul. Nani. Jesus Christ. Ogarnij. A, dobra, samemu trzeba okej wcisnąć. Myślałem, że to automatycznie się zrobi. No i nikt mi nie powie, że pająki są bezużyteczne. Są użyteczne, one jedzą komary. I są cute. A wiecie, co nie jest cute? Arachnofobia. Jezu, ruszaj dupę. A, tutaj znowu będzie chyba. Ta gówniara. Kurwa, ona jest starsza ode mnie, a ja mówię na nią gówniara. Ty, jeżeli ten dar to nie jest darmowe PlayStation 5, to podziękuję. Już raz to powiedziałem, powtórzę jeszcze raz. Albo milion dolarów. We love you. Why can't you see that? Embrace us. There are known unknowns here, and you are not paying fucking attention. Nie o tego, że masz tu twoją latarynkę, to jesteś ślepa. Na serio, ona potrzebuje tabletek na uspokojenie. Ktoś za dużo koksu się nawdychał. O! Chyba bym mnie wtedy zobaczyła, jakbym się nie ruszył. O, jak się skrada. Weź już w końcu spierdala i tyle. Jesus fucking Christ. Idź do kuchni zrobić mi kanapkę. Tam, gdzie twoje miejsce. Przestań biegać w kółko do kurwy nędzy! Ja chyba muszę w którymś momencie sprintować stąd, nie? Bo ona będzie tak w kółko latać. Muszę ogarnąć gdzie? Tam chyba, tak? Nie? Ale nie, no tak patrzenie na tych zjebów w ich naturalnym habitacie jest całkiem zajebiste. Dobra, tędy mam iść? Gdzie ja mam iść? O, okej, okay, już wiem, gdzie mam iść. Jak mnie ona zobaczyła? Nie jestem paniusią, jestem facetem. Chyba jakaś część. Dobra, co ja mogę... Wait. O-o. Jakżeś ty tu się znalazła? Oni się teleportują, kurwa. Ta, najpierw mówisz, że ja tego nie zrobiłam. Ethan, pomóż mi, mimo tego, że odrąbałam ci rękę piłą łańcuchową. Sama sobie pomóż, bitch. Pokaż, jaką jesteś silną i niezależną kobietą.
A ja tutaj przestaję oglądać kasetę i Ferdek się pokazuje. Jełop. Czemu to ładowanie musi być takie długie? Tych kaset. Co takiego jest do ładowania, szczerze nie? No w sumie może cała posiadłość jest do ładowania, ale kurde, no nie przesadzajmy, please. Mam nadzieję, że będzie dobrze się nagrywać, bo ja teraz nagrywam dość nieco inaczej niż zwykle, bo poprzez Elgato Game Capture HD, ten program się nazywa, nie przez OBS-a. Niby poustawiałem wszystko, żeby było git. No nie, mam nadzieję, że będzie git. Ale wiem, już wiem, że że plik będzie dość spory, bo właśnie Elgato Game Capture HD lubi nagrywać dość spore pliki. Przynajmniej oryginalnie, później jak się przekonwertuje na MP4, to powinno mniej ważyć. Jednak mam nadzieję, że z jakością będzie nieco... nie będzie źle. Co oni ci zrobili, Mia? No, kurwa cię pojebało! Wait, i to wszystko? To było warte zachodu, nie? Podusia. Dobra. To mi w chuja nie pomogło w niczym. Myślałem, że jakoś magicznie kluczyk się pojawi czy coś, ale nie. Może piesia muszę wsadzić? Albo nie, czekaj. Fuck, nie mam pojęcia, gdzie mam iść teraz. No po prostu, no, stara, dobra strategia łażenia gdziekolwiek, aż w końcu się coś dobrego znajdzie i tyle. O, chwila. O, wait. Krowa. Wygląda na własnoręcznie wypchane. Mu. Czy to byk? Czy to gnu? Gnój. Gnojem jest Ferdek.